Cześć, witajcie. Cześć, cześć. Mamy tydzień jednego producenta właściwie. Nie widzieliśmy się 2 tygodnie, ale ten poprzedni był taki raczej średni, jeżeli chodzi o nowości, chociaż wspomnimy o kilku rzeczach, które się pojawiły. A w tym tygodniu Motorola, 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 Nic nie poradzimy, będziemy gadali o Motorolach, a zaczniemy może od tej Motoroli, co to u nas nie bez. akurat w tej nazwie się jej nie poliże, czyli od Moto G Power 2022, która wyszła na Stany. O, to jest straszny telefon. Przede wszystkim, dlaczego Power? Ona ma baterię 5000 mAh. Kiedyś to było coś, teraz to już, kurczę, jest To stan. znaczy teraz przynajmniej w przypadku Motorola to jest norma raczej, nie? No więc właśnie, więc po co ten Power w nazwie, jak to z Powerem nic wspólnego nie ma? To mamy Słuchaj, diabeł. a może na Stany to jest power? No to ja współczuję Amerykanom, jeżeli to dla nich to jest power. MediaTek Helio G37, 4 GB RAM-u, 64 albo 128, no to akurat w miarę pamięci. 6,5-calowy ekran HD+, tyle że z odświeżaniem 90-hercowym, z wielkim lotniskiem na dole. 8-megowy aparat do selfie, z tyłu w zasadzie jeden aparat 50-megowy, bo reszta to dwie dwójki do makro i do rozmywania. I to wszystko za ponad 1000 zł, dokładnie przeliczając z dolków 1030 zł wychodzi. I Trochę ponad 1000 zł. mam, słuchaj, tutaj taką refleksję. Patrzę na tę Motorolę, patrzę na rendery i tak sobie myślę, ile daje ładny kolorek na ekranie. W zasadzie większość z tego, co widać na renderach telefonu, to jest ekran. Jeżeli tam się da jakieś ładne kolorki, ładne kształty, ładne jakieś, nie wiem, wzorki, to dużo daje, bo patrzysz na ten telefon, ojej, jaki fajny. Tak, patrz, trzy aparaty wyglądające całkiem, dziurka w ekranie. No to Brałoby jest się spoko. do momentu, kiedy się nie spojrzy w specyfikację. Zresztą nadal nie No. jest to smartfon zły, umówmy się, tylko wygląda na znacznie lepszy niż jest po No prostu. tak, ale wiesz, no jak patrzę na ten front, to jakby dali na tym ekranie na dole ciemną tapetę, to by ten podbródek schowali. A No tak to widać, tak, jakie to tam jest prawda. lotnisko. Kurczę, to czemu nie dali nawet logo? Ja bym tam logo jeszcze pierdyknął Motorola, bo by weszło spokojnie. No mówię, no a już najbardziej mnie bawi nazwa tego telefonu, no Power. No jak to jest Power, to ja jestem włochaty. No, ale wiesz, dzięki temu, że jesteś włochaty, to cię zoom lepiej obcina. Mnie obcina straszliwie. Po ostatnich update'ach to niestety, jak mam jakiekolwiek tło, to jest paskudnie. Widzisz? Widzisz? Czyli jednak dobrze nie mieć włosów. A na basenie Dobrze, jaka wygoda? tak. No, ale przejdźmy do masakry jako Szamponu Motorola. kupować nie trzeba. O, no. Wiesz, facet i tak kupuje jeden szampon do mycia samochodu, do mycia ciała, do No mycia włosów, do mycia twarzy, do mycia garnków. To ja wiem, to ja wiem. Ja jeszcze zęby nim myję, ale to. A, no widzisz, no to współczuję. Musisz się bardzo wspieniać od poranku. Ale wróćmy do masakry, jaką Motorola nam zafundowała w czwartek. Dobrze No mówię? i co ty? To ja zazwyczaj na nich narzekam. Co ty tak na nich Ale narzekasz? nie, no masakra, bo kurczę, 5 modeli pokazali naraz. Ja tak zacząłem się głośno zastanawiać i w A, to końcu można. przerwę ci jeszcze. Ja chciałem podziękować Zadziorowi, który mnie poprawił, bo No. rzeczywiście wczoraj w bardzo szybkim czasie trzeba było bardzo dużo modeli wrzucić na MGSMA. I rzeczywiście zrobiłem byka w przypadku tej jakby najbardziej zaawansowanej Motorola. Podałem złe odświeżanie ekranu, poprawiłem już, dziękuję za poprawkę. I było zamieszanie pewne z aparatami, ale o tym wspomnimy mówiąc o telefonie już. Tak. Przepraszam, już ci wszedłem w słowo. Nie, nie, luz. Wiesz co, ja się zacząłem zastanawiać w komentarzach, po co aż tyle modeli, bo tak naprawdę ja bym z tego zrobił 2 modele. Ten topowy i bardzo mocnego i fajnego średniaka. Tymczasem mamy jeden topowy model i 4 średniaki, które tak naprawdę jakoś strasznie się od siebie nie różnią. Ale tutaj znowu pomógł mi trochę nasz serdeczny kolega Paweł, którego serdecznie pozdrawiam, Pozdrawiamy Pawła. znany szerzej jako Motorola Psychowan, który pogadał sobie z Motorolą i zapytał dokładnie o to samo. I usłyszał w odpowiedzi, że po prostu chodzi o to, żeby każdy klient znalazł coś dla siebie. Dlatego te modele tak między sobą mało się różnią, bo jeden chce mieć, nie wiem, dajmy na to aparat ze stabilizacją, a drugi chce mieć OLEDowy ekran. No tak, kurczę, ale No to po Adaś, trzecie ma G30, sens, ale słuchaj, może ja jestem G31 i zginiany, ja bym G41 w znalazł. zasadzie są identyczne. No tak, ale właśnie to tłumaczenie, że każdy musi znaleźć, każdy może znaleźć coś dla siebie.
No dla mnie trochę się mija z celem, bo ja chciałbym mieć po prostu super średniaka, który ma to wszystko, i OLED-owy ekran, i stabilizację, i tak dalej. No wiadomo, że byłby droższy, ale znowu jak popatrzymy na ceny tych telefonów, to one też między sobą jakoś dramatycznie, drastycznie się nie różnią. No dla mnie to jest nonsens, sorry. To znaczy ja sobie myślę, że rzeczywiście z marketingowego punktu widzenia, czy mnie się wydaje, ja nie jestem specjalistą z marketingu, ale wydaje mi się, że w przypadku, nie wiem, rozpoznawalności, w przypadku łatwości, nie wiem, znalezienia właściwego smartfona, trzy modele to jest max, tak? No właśnie. Czyli dajemy coś z najniższej półki, dajemy z troszeczkę wyższe, jakiegoś średniego, średniej wyżej, a później dajemy jakby najlepszy model, który ma tą topową specyfikację. A już tutaj jest tego troszkę więcej. Pogubicie za jednym się zamachem. A już na pewno nie wrzucamy tych wszystkich modeli jednego dnia, bo raz, że się robi niepotrzebny bałagan, a dwa, to konia z rzędem temu, kto te telefony odróżni i zapamięta, który chciał. No tak, ale wiesz, z drugiej strony Motorola / Lenovo zatrudnia prawdopodobnie wysokiej klasy specjalistów od marketingu. I oni na pewno doskonale wiedzą, co robią. To my jesteśmy neptki, którzy siedzimy tutaj i plujemy na markę po prostu, czy na premierę. Szczególnie, że wiesz, że Motorola całkiem nie najgorzej sobie radzi, jak na, powiedzmy, poziom, na którym się znajduje obecnie. No idzie do góry. Niedużo, bo niedużo nadal mało co znaczy, ale jednak zaczyna coraz lepiej się sprzedawać, szczególnie na naszym rynku, który, powiedzmy, no to wprost jest biedny jak mysz kościelna. No. Zobaczcie, dziennikarze siedzą i nie mają na co narzekać, to narzekają na... Na nadmiar, na obfitość. Na obfitość, tak? Bo w przypadku specyfikacji to naprawdę nie bardzo się mamy do czego przyczepić, dlatego chyba, tak mi się zdaje. No, ja mam, ale... Po kolei może, bo... No to pojedźmy od Moto G31 może. Od dołu jedziemy? No jak sobie... Tak, od dołu pojedźmy. No to cóż, tym co ten telefon ma najfajniejszego, to jest na pewno LED-owy wyświetlacz. Tak. Full HD, 6,4 cala, także absolutnie wstydu nie ma, tyle że mamy standardowe odświeżanie. Coś za coś, kompromis. Ale znaczy wiesz, przy Full HD i OLEDzie to ja bym nie marudził na to odświeżanie. Ale ja nie marudzę, to jest po prostu, dlatego nie mówię, że to jest mankament, tylko mówię, że to jest kompromis. Kolejnym kompromisem, ale nie mankamentem, jest akumulator. 5000 mAh, jak tu u Motorola, ale z 10-watowym ładowaniem. Znaczy nie akumulator, tylko ładowanie tak naprawdę. No tak, no ale mówię o całości jakby zasilanie. Znowu kompromis, czyli dostajemy dużą baterię w tanim telefonie. No ale dobra, poczekamy, aż się ona naładuje. Na szczęście to nie jest bardzo dokuczliwe, no bo przy 5000 to nie trzeba aż tak często ładować. Bardziej dokuczy Wam 4 giga RAM-u. No bo tu akurat by się więcej zdało. Pamięć wewnętrzna, okej, tam 64-128 jest microSD, nie marudzę. Aparat 50-megapikselowy główny. Patrzę, co tam dalej jeszcze. Nie podają matrycy i tutaj jest troszeczkę szkoda, że nie podają matrycy. Fajnie by było wiedzieć, co to jest za 50. Prawda, dużego wyboru na rynku nie ma, ale jednak dobrze by było wiedzieć, który ja to jest. Ja ci powiem, która. To jest to, co zawsze. Okej. Co tam z aparatu? Tam jest 8 szerokokątna plus 2 jeszcze, z tym, że Motorola się miesza w zeznaniach. Mi się wydaje, że ona jest do makro mimo wszystko. Tak, ona jest... I 13 z przodu. Z moich informacji, które, że tak powiem, miałem przedpremierowo z pokazu zamkniętego, to jest makro. Ja tak podaję też, tak? Ja też tak podałem, ale znając Motorola, to wszystko się jeszcze może zmienić. Ale z złośliwości na później. Tutaj pewną niespodzianką jest to 50 megapikseli, tak? Bo ja wiem. Ale słuchaj, na takiej samej zasadzie jak OLEDowy ekran, tak? Nikt by się nie spodziewał w najniższym modelu, że dostanie się dwie takie rzeczy. I to bydle kosztuje 899 zł w tym niższym tierze pamięci 464. 128 z tego, co widzę z komunikatu prasowego, u nas nie będzie. Chyba. No i tutaj jedyna rzecz, do której tak naprawdę mocno się można przyczepić, to jest to 4 giga RAM-u, bo w tej cenie to byłby bardzo fajny smartfon, gdyby było jednak o 2 oczka wyżej, tak, gdyby było 6 giga RAM. I wtedy można by było polecić, podejrzewam, ten telefon bez żadnego problemu, z niewielką niedogodnością w przypadku wolniejszego nieco ładowania, ale tak poza tym to jest w miarę rzetelna konstrukcja. Jest Helio G85, niektórzy narzekają na ten procesor, ja akurat
nie widzę z nim problemu żadnego, bo to jest całkiem sensowna jednostka główna. Jest dobra bateria, jest całkiem sensowny aparat główny, tak? Pomijmy milczeniem może resztę. Jest nawet szerokokątny. Przedni do selfików też jest jaki taki. Można by było polecać tego smartfona. No mówię, gdyby nie to 4 giga RAM-u, które jest, my powtarzamy to przy każdym jakby spotkaniu, ale to jest minimum, naprawdę. Tak, 64 giga nawet by mogło być, bo mamy microSD, więc umówmy się, że to, co najważniejsze w pamięci telefonu, reszta na kartę, dałoby się tego używać. Natomiast kolejny model, G41, za niego już trzeba zapłacić, moi drodzy, 1199 i jest bardzo, bardzo podobny, ale ma inny aparat fotograficzny, bo mamy tutaj z tyłu 48 zamiast 50, ale za to zyskujemy optyczną stabilizację obrazu, co już jest naprawdę, naprawdę bardzo spoko. Tak, to jest bardzo fajna rzecz. I dostajemy jeszcze szybsze ładowanie, 30-watowe. No i gdyby ten model kosztował tyle, co G31, to już byłaby bomba, chociaż no nadal, no już ma 6 giga, właśnie, to jest to jeszcze, ma 6 i 128 giga RAM-u, no ale to już jest 1200 zł zamiast 900. No, 300 by trzeba dołożyć, ale moim zdaniem po 100 za każdy z tych elementów warto, bo i za pamięć, i za ładowanie, i za aparat. No, myślę, że to jest lepszy deal. Za to do G51 kompletnie, nie wiem, jakoś mi ten model nie trafia w moje, że tak powiem. Ale to znaczy, czekaj, bo przeszedłeś do następnego, stwierdziliśmy, że lepszy deal. To znaczy tak, jeżeli rzeczywiście chcielibyście kupować w tej klasie smartfona, to jest na pewno lepsze od tego o oczko niższego. Tutaj przede wszystkim robi ten RAM, którego jest 6 giga, tak? No. I druga rzecz dodatkowa to jest, tak jak Adam właśnie mówił, optyczna stabilizacja obrazu, pomimo troszeczkę mniejszej matrycy, nie zauważycie wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o jakość zdjęć w ogóle, natomiast jakość zdjęć robionych w ruchu, kiedy wam się trzęsie ręka czy coś, będzie naprawdę znacznie lepsza. Te 2 megapiksele to tam pikuś w porównaniu z tym, co zyskujecie z optyczną stabilizacją. Tak. A do tego znowu przyzwoity procesor, fajny wyświetlacz, jest aparat szerokokątny, no i przypomnę, jeszcze jest szybkie ładowanie, już w tym momencie rzeczywiście szybkie 30-watowe. Natomiast... Także jeżeli chcecie wybierać, lepiej doskładać kasy, jeżeli decydujecie się na Motorola, nie G31, tylko G41. Tak, dołóżcie te 300, bo warto. Nie nućmy, jedźmy z kolejnym modelem, moim zdaniem najnudniejszym i kompletnie niepotrzebnym w tej gamie, Moto G51. Który dla odmiany ma ekran już z odświeżeniem 120-hercowym, oczywiście Full HD 6,8 cala, ale jest to wyświetlacz LCD, czyli mamy krok w przód i krok w tył. Procesor Snapdragon 480 ujdzie w tłoku, 64-128 pamięci wewnętrznej, bateria znowu 5000 i znowu z 10-psiakrew ładowym, watowym ładowaniem. Watowym ładowaniem, tak. Ładowym watowaniem. A to premier raczej woli watowanie. No i aparat przedni 13 mega, chociaż w Chinach będzie 16 mega. Już wam mówię, ile to będzie kosztować. Model ten z pamięcią 464, 1099 zł, czyli plasuje się, mimo numerka 51, pomiędzy 41 a 31. Czyli pamiętajcie, pomiędzy 3 a 4 według Motorola jest jeszcze 5. Dziwna matematyka, dziwny telefon, ja na G51 mówię nie. To znaczy tak, warto tutaj zwrócić uwagę na to, że to jest pierwszy z serii z obsługą 5G, tak? No bo dwa poprzednie miały tylko 4G. Okay, no. Tutaj ten przeskok jakościowy polega na tym, że dostaliśmy procesor najniższy, co prawda, w ofercie Qualcomma. Ale jednak z plusikiem, tak, bo to nie jest 480, tylko to jest 480 plus. To plus to polega na tym, że pchnęli, zdaje się, trochę zegar, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, jest podkręcone traktowanie. Z dwóch giga na 2,2 giga, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Pierdoła, bo ja plusa nie dopisałem w tekście, już poprawiam. Jest z plusem. I tutaj rzeczywiście jest ta łączność 5G, jeżeli komuś zależy, to jest rzeczywiście pierwszy taki, który ma tę łączność.
Jest też 50-megapikselowy aparat, tak jak w przypadku w G31, o której mówiliśmy. Poza tym zestaw jest właściwie identyczny, tak? Tak jak mówił Adam, odebrano nam fajny wyświetlacz, fajną matrycę wyświetlacza. No i cóż, no takie można. Dwa do przodu, trzy do tyłu, jak dla mnie. No tak. A, no i to, na co warto uważać, to jest, Adam wspomniał, ale mogło wam umknąć, to jest to, że w zależności od rynku są różne aparaty, bo to jest 13 albo 16 megapikseli. Mogło wam także umknąć to, że jest dosyć dużo tierów pamięci, u nas nie wszystkie będą dostępne. Jeden z tego, co widzę po cenniku. A to który u nas będzie? O matko, ja muszę spojrzeć. Pamiętasz? Klerkę. Bo globalnie, globalnie... 4,64. O kurczę, naprawdę? No słuchaj, tak było w cenniku, no ja cennik przepisywałem. O rany. Nie, słuchajcie, ja nie rozumiem decyzji, powiem szczerze, polskiego oddziału w tym momencie, czy oddziałów europejskich, jeżeli się nie decydują na te wyższe tiery. Bo tak naprawdę pamięci użytkownika są dwie, 64 albo 128. Tutaj dobra, wybrali jak wybrali. Natomiast w przypadku RAMu jest 4, 6 albo 8 giga. No. Bo tak było w papierzyskach. W związku z tym, no... Nie, dobra. Też mówię, no trzeba to zostawić bez komentarza, ten model. No. Ale kurczę, dlaczego 4 giga RAMu na polski rynek? No naprawdę. No tak, no. Bo ktoś chce mieć wybór. Dalej mam jeszcze model G71, czyli tak naprawdę wiceflagowiec tej serii na tą chwilę. Znowu wraca OLEDowy wyświetlacz Full HD+, ale z 60 Hz odświeżaniem. Przyjechał za to Snapdragon 695 i pamięci 6 plus 128, ale na przykład w Chinach będzie jeszcze 8 giga RAM, czyli zacniej. Bateria, tak. No zgadnijcie. 5000 z 30-watowym ładowaniem, czyli spoko. Aparat fotograficzny myślę, że też zgadniecie od razu. 50 plus 8 plus 2 do makro, z przodu 16, F16. A, jeszcze mi nie wspomnieli, że niektóre z tych telefonów mają IP52, w zasadzie chyba wszystkie poza tym najniższym, chociaż... To znaczy ja zaglądałem, jako że dostaliśmy specyfikację oczywiście od polskiego oddziału, za co bardzo dziękujemy. Ja nie we wszystkich znalazłem, powiem tak, szczerze. Dokładnie. Tak, dokładnie. Tutaj jest IP52 na pewno. Tak, na pewno jest w tym i ślepy jestem. Wiesz co, chyba pan... w 200, tak? W G41 jest IPX2. Aha, okej. Okay. No i w 200 oczywiście, a skoro już wspomniałeś o 200, to jest to no, topowy model i nie wiem, czy najciekawszy. Też mam mieszane uczucia, ale na pewno najwyżej pozycjonowany. Z wyświetlaczem 6,8 cala, uwaga, LCD, ale tak. Za to z odświeżaniem 144 Hz, czyli tego by się nawet gamingowy telefon już nie powstydził. Mamy też najmocniejszego na tą chwilę Qualcomma, czyli 888 Plus, 8 giga RAMu, ale szybkiego DDR5 i wewnętrzna też szybka 3.1. No i oczywiście w wybranych regionach będzie 256, u nas jest 128. Jeszcze sprawdzę, ale zdaje się, że tak. Chyba tak. Tak. No i aparaty fotograficzne. Tutaj jest zestaw już oparty na matrycy 108 megapikseli. Jest 13 do zdjęć szerokokątnych i dwójka kolejna do rozmywania tła, plus 16 z przodu. Tak. To ja może jeszcze powiem, 5000 bateria, 33-watowe ładowanie i cena 1999, czyli dwójkę kosztuje ten telefon. Tu było fajne zawirowanie z aparatem, bo Motorola na prezentacji podała, że szerokokątny jest 13 mega, a w specyfikacji oraz na stronie internetowej 8 mega. Adaś mi to zawirowanie przesłał, a ja co ślepy nie doczyta, to zmyśli. W związku z tym rzeczywiście zmyśliłem, zamiast poprawić szerokokątny, poprawiłem przednią matrycę i zadzior mnie między innymi również z aparatem ale poprawił już, za co żyje. Dobra, już jest. W tej już chwili już powinno być dobrze. Miejmy nadzieję, że i na stronie Motorola będzie wyprostowane i będzie dobrze. Tak, bo na stronie Motorola jest 13 megapikseli cały czas, zdaje się, tak? Nie. Na stronie Motorola jest 8. 8 jest, tak.
A jest 13 szerokokątnych. No właśnie, no i taka zamotka. Dobra, wiesz co, może przejdźmy do kolejnych, bo jest jeszcze o czym opowiadać, a tak naprawdę przegadamy... Znaczy, wspomnijmy jeszcze tylko, słuchaj, ekspresowo o tym, że poza telefonami Motorola pokazała jeszcze Moto Watch 100. Tak. Zegareczek bez możliwości komunikacji poza Bluetoothem, czyli nie ma karty SIM, nie obsługuje. Prosty zegarek sportowy, bardziej przypominający opaskę tak budżetowy. Naprawdę. No, budżetowy, jest. Budżetowy smartwatch, jeszcze spróbuję go znaleźć i popatrzę. Ja wrzuciłem do katalogu te dane, które chcecie, możecie w katalogu u nas znaleźć. Patrzę na cenę i ślepnę. 409 zł wychodzi po przeliczeniu. Także nie z tym, ma... że mówię, nie oczekujcie wodotrysków po tym zegarku po prostu. Kurczę, generalnie od Motorola chyba nikt nie oczekuje wodotrysków, no ale może moje zdanie. Jeszcze są w drodze dwa flagowce Motorola, ale to tak. Też myślę, serii Edge oczywiście. Dwa ale Edge. Myślę, że o nich powiemy wam, może o nich powiemy wam jak będą po prostu, bo no nie wiem. Znaczy na razie mamy plotki po prostu, no wiadomo, że różne doniesienia, się bardziej i mniej pewne. Tak, najpierw pojawią się w Chinach, później jeden z nich, zapewne ten słabszy, jak znam życie, dotrze do nas i tak dalej. Będziemy gadać, jak będą. Co tam słuchaj, dalej? A jakieś podsumowanie do tej Motorola? Coś jakoś... Wziąłem. O, nie. O. Sorry. Adamowi jest trudno podsumowywać. Obawiam się, że będziecie musieli sami sobie podsumować nową serię G Motorola. Chociaż... Mówię, ja bym z tego zrobił dwa modele i by wyszły chyba całkiem fajnie, a na pewno lepiej. Znaczy ja myślę, że trzy by się dało wykroić, dlatego że jednego z Mediatekiem i z 6... To w ogóle precz. G31 też bym wywalił i zostawił 41. G41, G71 i 200 naprawdę to są. Powiem, że nad tą 71 też się mocno, no ale dobra, no niech już będzie. No tam jest różnica procesora, tak. Natomiast dużą niespodzianką jest to i powinniśmy to podkreślić, że Motorola dała OLED-owe wyświetlacze do całkiem niedrogich OLED-owe smartfonów. OLED-owe wyświetlacze. Liczy im się na plus. Tak, to rzeczywiście warto podkreślić i pochwalić. No i ta optyczna stabilizacja obrazu, tak, w G41, która też jest ogromną niespodzianką. No i szybkie odświeżanie też można pochwalić, chociaż dla mnie to nie jest taki killer feature jak OLEDy. No jakbym miał wybierać no właśnie. Standardowego, a LCD-aka 144 Hz stawiam na standardowego OLEDa, koniec, kropka. I to by wystarczyło. Czasem mniej znaczy więcej. Przejdziemy do kolejnych premier. Z ostatnich dwóch tygodni i to jest między innymi, a marka Vivo wypuściła 4 smartfony. Co prawda chyba tylko jeden z nich ma szansę na pojawienie się w Polsce, ale przelećmy te, które się po prostu pojawiły, są na rynku, możecie się z nimi spotkać. I15a to jest smartfonik oparty na Helio P35 z IPS-owym wyświetlaczem 6,5 cala i rozdzielczością HD+, z pamięcią 64+4, także nic genialnego niestety, z obsługą kart pamięci, aparatami 13+2 z tyłu i 8 z przodu. U nas raczej go nie będzie, w każdym razie nie w tej wersji. Tak, to jest budżetówka. Na razie miał premierę na Filipinach, w związku z tym marne szanse, że u nas się pojawi. Drugi smartfonik z jakby podobnej serii to jest Vivo V23e. Przepraszam, tutaj... wtrąciłbym jeszcze, że w Indonezji pojawił się jeszcze Vivo I15S, który w zasadzie jest dokładnie taki sam jak ten I15A, o którym Jacek powiedział, z tą różnicą, że ma Androida Go i pamięć 3+32. A reszta czy myśmy o tej S-ce chyba już mówili, bo powinniśmy ją mieć w katalogu. Tak, chodzi o to, po prostu wspominam o tym, bo możecie zobaczyć dwa telefony, które wyglądają dokładnie tak samo i mają bardzo podobną nazwę, a jednak się minimalnie różnią. A teraz wybacz, bo ci przerwałem, przejdźmy do tego, co zacząłeś mówić, czyli V23e, Helio G96, AMOLEDowy wyświetlacz, na co warto tutaj zwrócić uwagę, 6,45 cala, Full HD tym razem, także bardzo fajnie, to jest seria V, w związku z tym nie ma się tutaj co dziwić. Pamięci, właściwie jeden tier pamięci, 128+8 i to jest bardzo sensowny wybór, z tym, że
nie ma informacji o tym, żeby on obsługiwał karty. No, aparaty fotograficzne też naprawdę dosyć zaskakujący wybór, no, jak na selfie, tego typu selfie smartfona. No właśnie, bo z tyłu mamy co prawda 64 plus 8 plus 2, to jest rzecz, której można się by było spodziewać w serii V, natomiast z przodu jest 50-megapikselowa matryca do selfie, co jest rzeczywiście niespodzianką wyjątkową. To, o czym jeszcze warto wspomnieć, to jest bateryjka, co prawda niezbyt duża, bo około 4000 mAh, ale za to z szybkim ładowaniem 44 W. No tak. I to właściwie tyle. W Wietnamie to kosztuje równowartość niecałego 1500. Tak, premiera jak słyszycie, w Wietnamie, także... Myślę, że średnia propozycja, patrząc na cenę, tak? Mówię oczywiście o cenie, jaka by była u nas, no bo wiadomo, jakby przyszedł faktycznie za te niecałe 1,5, to tak. Tak, tak, VAT, dokładnie. Ale no u nas dorzućcie VAT, tak dalej, no to idzie ze 2, no jak nic, jak mordę strzelił. Mamy kolejnego smartfonika w Y50T, Vivo oczywiście Y50T, który tym razem na rynek chiński został wypuszczony. Ciekawostka z Origin OS, bo to nie jest oczywiste w przypadku Vivo, dlatego że FunTouch nadal jeszcze jest instalowany również w ich telefonach. To jest Snapdragon 720, IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala, Full HD, przy 60 Hz odświeżania pracujący z pamięcią 128 plus 8, także też całkiem fajnie. Aparaty 48 plus 2 plus 2, z przodu 8. Ładowanie 18-watowe i to w zasadzie chyba tyle, ile na jego temat. Bateryjka 4500, bo o tym chyba jeszcze nie powiedziałem. 1105 zł. I jeszcze jeden Vivo, który wyskoczył dzisiaj właściwie i on jest w tej chwili jeszcze nadal w przeciekach. Co prawda są elementy stałe specyfikacji podane już przez producenta, dlatego że on się znalazł i na stronach Vivo, i na stronach sklepu Vivo. Z tym, że na razie pełna specyfikacja nie jest przez producenta opublikowana i to jest Malezja z kolei. To jest Vivo Y76 5G. Bateryjka 400. Dimensity 700, czyli wiadomo, że będzie obsługa 5G. Ekranik 6,58 cala, Full HD pracujący przy 60 Hz. Pamięci 128 plus 8, czyli znowu całkiem rzetelnie. 50 megapikseli główna matryca z przodu plus dwie dwójki i 16 megapikseli, z tyłu 50 plus dwie dwójki, z przodu 16. Ładowanie 44 W, także całkiem też fajnie. Sympatyczne smartfony, no tylko, że mówię, w krajach egzotycznych. No dokładnie. Jako ciekawostkę, taką dosyć sympatyczną ciekawostkę, nie wiem, czy dla graczy, czy dla miłośników producenta w OnePlus, przygotowano, bazując jakby na Nordzie 2, wydano Norda 2 Pacman Edition. Który właściwie nie różni się niczym od oryginału poza tematycznymi gadżetami na pulpicie i poza case'ami, poza obudowami, które są w bardzo fajne wzorki, bo jedna jest taka zielona labiryntowa, a druga jest szara co prawda, ale z kropkami i z pacmanem jedzącym kropki w żółtym kolorze na obudowie. Taka od ciekawostka sympatyczna dla fanów serii. Samsung wypuścił aparat, wiesz, znaczy ten, smartfona, wiesz? Ojej, nie, naprawdę, tak nie lubisz Samsunga, że o tym opowiesz? Nie no, trzeba dobra, wspomnieć, powiedz. Bo w końcu wylądował na oficjalnej stronie prasowej Samsunga, Samsung się chwali tym smartfonem. Jest to rzeczywiście konstrukcja przeznaczona dla tej półki chyba najbardziej budżetowej. Samsung się nazywa jeszcze raz Galaxy A03 Core i no jakby do sedna, czyli to jest telefon po prostu, telefon z wyświetlaczem dotykowym, bateryjka jest ok, dlatego że to jest 5000 mAh, TFT wyświetlacz 6,5 cala w HD z plusem pracujący, pamięci 32 plus 2 i to jest jedyny tier pamięci podawany przez Samsunga i powiem szczerze, że głównie z tego powodu mówię, że to jest telefon do dzwonienia, a nie smartfon.
Dlatego, że z taką pamięcią dzisiaj to on się wyłącznie do dzwonienia nadaje. Z tyłu jeden aparat, 8 megapikseli, ok, nie czepiamy się. Z przodu 5 megapikseli, budżetówka, ok, nie czepiamy się. Wszystko jest ok. I to właściwie tyle. Wersja single i dual SIM wystąpi na rynku. Cen chyba jeszcze nie ma, bo to na razie w portalu. A, nie wspomniałem o procesorze, to jest Unisoc 9863. Nie ma cen jeszcze, bo na razie Samsung zwyczajowo nie podaje lokalnie cen, tylko już tam komunikują już bezpośrednio oddziały. Jeszcze tylko tak dla porządku dodam, bo w zasadzie zacząłem wchodzić słowo, jak już jesteśmy przy Samsungu, to się szykuje Galaxy A33 5G i jeszcze wypłynęły rendery Galaxy A73 5G, ale to takie pierdółeczki, na razie to są melodie przyszłości, powiemy o nich jak będą. Nie wiem, po co wypuszczać, kurczę, takiego smartfona. Może rzeczywiście ludzie będą to kupowali, słuchaj, bo ja rozumiem, że to do krajów rozwijających się. Nie wiem, co prawda, może do Afryki, może, nie wiem. Nie lubisz Afrykanów? Nie, myślę sobie, że może oni tam będą się cieszyli, bo telefon nie powinien być jakiś bardzo drogi, ma wyświetlacz dotykowy, można z niego dzwonić. No chyba tylko to, że telefon jest niedrogi. Skoro jesteśmy przy niedrogich telefonach, to przejdźmy może do czegoś niedrogiego, w miarę niedrogiego, ale za to przyzwoitego dosyć. No, pojawił się u nas Redmi Note 11, tyle że się nazywa Poco M4 Pro 5G. Nie wiem, kto im tą nazwę wymyślił, ale mam ochotę... No, nie mam ochoty, no marketingowo to jest M4 Pro, jeszcze mogli Core dodać i Dual i nie wiem co jeszcze. Ale telefon w sumie jest spoko, no, wygląda jak to Poco, ma wielki taki placek wokół aparatu z dużym logo. Jak ktoś będzie chciał ukryć, że ma Poco, to będzie miał problem, bo z daleka będzie widać, szczególnie, że jest jeden żółty, który naprawdę fajnie wygląda i jak komuś marka nie przeszkadza, to naprawdę spoko, jeszcze ten żółty kolor, na pewno go nie zgubicie. Sympatyczny całkiem smartfon. Występujący oczywiście również pod inną nazwą w Chinach. To jest na rynek globalny, w związku z tym pod taką nazwą go pewnie będziemy znali. Tak naprawdę, wiesz, no w sumie standardzik, no 6,6 cala niestety LCD Full HD Plus z odświeżeniem 90 Hz, 16 z przodu. Znaczy mnie się oczywiście Gorilla Glass 3 podoba na ekranie, tak? Bo ciężko będzie zarysować, ale da się. Dlaczego nie 5? Czemu nie Victus? Zaraz będzie. Wiesz co, trójka, no bo to jest co prawda po taniości, ale ja jeszcze raz spróbuję was przekonać. Trójka ma wyższą twardość niż piątka. Nie wiem, jak jest z Victusem, bo Victusa nie rysowałem jeszcze. Ale trójka ma większą twardość niż czwórka czy piątka, ponieważ w czwórce czy piątce poszli na kompromis, tak, żeby im się to szkło nie tłukło. No właśnie. Trójka jest odporna na zarysowania, natomiast jeżeli upuścicie smartfona, oj, będzie pajączek. O Victusie mam właśnie jak najgorsze zdanie, bo pomijam to, że kilka telefonów z Victusem właśnie z niewielkiej wysokości mi spadło i poszły, to miałem przypadek, że stuknąłem smartfonem o smartfon i poszedł Victus. Także ten Victus to trochę, no. Przy czym, słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle, ja jestem fanem trójki, dlatego że to jest według mnie najlepsze szkło, które Corning wypuścił na rynek, ponieważ ja nie upuszczam raczej smartfonów. Natomiast trójkę oczywiście też można zarysować niektórymi kluczami, jeżeli są klucze z porządnej narzędziowej stali, kieszeni, to zarysujecie bez problemu. Oczywiście. Większość kluczy nie rysuje, niektóre klucze rysują, dlatego z kluczami globalnie lepiej smartfona w kieszeni nie nosić. A najlepiej rysują iPhony. Jak włożysz telefon z iPhone'em do kieszeni i będzie aparat iPhone'a się stykał z twoim telefonem, to zobaczysz, co będzie. W każdym razie nie polecam. Wróćmy szybko jeszcze do tego Poco, bo tam specjalnie na tą specyfikację w zasadzie można by było powtórzyć z którejś z tych Motorola. 50 megapikseli z tyłu, 8 szerokokątny i to na tyle. No bo bardzo dobrze pozbawili go niepotrzebnych dwójek. Tak, ale wiesz, jak spojrzycie na ramkę, to tam wygląda jakby było 5 aparatów, no, a są 2. No tak, tak. Ale tak. Dobra, no niech się bawią styliści. Mamy Mediateka Dimensity 810. Pamięci DDR4X niestety i UFS 2.2, ale jeszcze jest wirtualny RAM. Bateria 5000, czyli standardowo 33-watowe ładowanie, bardzo spoko, ładowarka w komplecie. Pilot podczerwieni, co ja pieruńsko lubię, bo nie muszę szukać pilota od czegokolwiek, tylko mam to wszystko w telefonie, który mam w kieszeni zawsze.
Głośniki stereo, co też w tej cenie nie jest wcale oczywiste, radio FM mini jack, dual SIM i niezależny slot na kartę pamięci microSD, co ja również bardzo osobiście lubię. Czytnik pamięci, czytnik Boże, papilarny na boku, co ja też bardzo lubię. I ceny, kurczę, nie mam polskich cen jeszcze, bo chyba nie były podane oficjalne ceny na polski rynek. Zdaje mi się, albo przeoczyłem. Przepraszam, w każdym razie ceny są nie najgorsze, bo 4,64 wychodzi 915, a 6 plus 128 wychodzi 1007, więc w zasadzie różnica jest taka, że należy ją pominąć i kupić ten droższy model za nieco ponad 1000. Tak, tak. Nie dajcie się tutaj nabić w butelkę w ten wirtualny RAM. Kupujcie wersję z 6 giga RAMu. Kupujcie wersję z 6 giga RAMu. To i wirtualny wam powiększy ten RAM. Będziecie i tak mieli więcej i tak, czy włączycie wirtualny, czy nie. 1007, czyli będzie jakieś 1099 u nas, mam nadzieję, cichą i to jest dobra propozycja według mnie. Mnie też się wydaje, że to jest dobra cena. Motorowami. I będzie tam naprawdę bardzo ostra i zażarta walka między, już nie pamiętam, którą Motorolą, ale którąś z tych nowych Motoroli, a tym Poco będą się gryzły. No bo to jest taki, że w zasadzie te specki są bardzo, bardzo, bardzo zbliżone, a i ceny są też bardzo, bardzo, bardzo podobne. I bardzo dobrze, że macie taki wybór. I taki wybór właśnie powinniśmy mieć. No cóż, jak będziecie, nie wiem, jeżeli trafią do oferty operatorskiej albo do sklepu, to zwróćcie uwagę, jak idziecie do sklepu i mówicie, że mniej więcej taka konfiguracja, mniej więcej taka cena, do jakiej półki, do którego modelu was prowadzi konsultant zarówno u operatora, jak i w sklepie, to będzie wiadomo, którzy marketingowcy lepiej pracują w Polsce. Po prostu. Właśnie, konsultant, który ich zaprowadzi do tego producenta, który daje większą prowizję. No ale ja właśnie o tym mówię. Także konsultant co prawda na pewno będzie wiedział, co mówi, ale jednak kierujcie się własnym rozumem i wybierajcie samodzielnie. Ja myślę, że chyba, nie wiem, która z tych firm więcej chyba. Jak tak chodzę po sklepach, to chyba bardziej jednak Motorolkę widać, ale... Niczego nie sugeruję. Pewnie są to promocje. Nie, mówię, trzeba podać konsultantowi cenę mniej więcej, jaką jesteście w stanie wydać. Tak, powiedzieć, żeby wam pokazał. Tak. Bo to jest tak, że ktoś może na przykład nie lubić, nie wiem, Xiaomi i pokrewnych i mówi cokolwiek w tej cenie, ale nie Xiaomi. No i wtedy was prowadzi tam. Cokolwiek, ale nie Motorola. No to wam Motorola nie pokaże. Cokolwiek nie tam Hua. Dobra, nie pokażę wam Huawei'ów, nie pokażę wam Samsungów i tak dalej. Musicie wykluczyć po prostu. Albo też wykluczyć, że nie chcecie, nie wiem, czegoś tam. Bo wtedy jest trochę łatwiej. Jak wykluczacie rzeczy, na których wam nie zależy, wtedy łatwiej wybrać te specyfikacje zawierające elementy, na których wam naprawdę zależy. Warto jest konsultantów poza tym męczyć i dręczyć, a co ma pan podobnego w tej cenie? Do skutku, bo zawsze jest coś podobnego w tej cenie, potem, czego wam nie pokazuje, pytacie, nie pokazuje akurat. A potem pytacie, czy należy wam się zniżka. Pozdrawiam Collectiona. Słuchajcie, o zniżkę jest taki bardzo świetny człowiek z Poznania, który powiada, że jak nie zapytacie o zniżkę, to jej nie dostaniecie. Nie dostaniecie. A jak zapytacie, to możecie dostać i mega jest to podejście. A wierzcie mi, że nawet w dużym markecie elektronicznym można coś utargować. Serio. A jeszcze wcześniej porównajcie sobie ceny i sprawdźcie, czy gdzieś taniej nie kupicie, bo często jest tak, że jak pokażecie, że panie, w tym sklepie tam, to jest o stówę taniej. A dobra, to ja panu tą stówę opuszczę. Kup panu mi. Także róbcie tak, bo wiecie, no te ceny są naprawdę mocno w tej chwili już przestrzelone i mają ogromne widełki. I pamiętajcie, że jeżeli macie w podobnej cenie do wyboru 4 albo 6 giga RAM, to się nie zastanawiajcie, kupiacie smartfona z 6 giga. Dołóżcie tą stówę za ten RAM, serio. Na dłuższą metę będziecie zadowoleni, chyba że kupujecie telefon komuś, kogo nie lubicie. Znaczy, ja bym był ostrożniejszy, będziecie mniej niezadowoleni po prostu. No dobra. Okej, okay, nie, serio, mając 6 giga RAMu w telefonie, za który zapłaciłem około 1200, byłbym zadowolony, serio. Serio, bo we flagowcu to no way, ale no dobra, jedźmy dalej, bo się rozgadujemy. Wspomnijmy jeszcze o dwóch rzeczach. Dwa tygodnie temu wyskoczyła Nokia X100. O matko. Nie wiem, czy wiele dobrego można o tym smartfonie powiedzieć. Bateryjka 4500, Snapdragon 480, czyli najniższy tier. 5G, oczywiście najniższy tier. IPS-owy wyświetlacz 667, Full HD rozdzielczość.
Corning Gorilla Trójka na ekranie, bardzo fajnie, 60 Hz odświeżanie ekranu, pamięci 128 plus 6, zobaczcie, jakiś taki wzór w tym tygodniu, to 128 plus 6 dosyć często występuje. 48 megapikseli główny aparat, plus piątka, plus dwójka, plus dwójka, dużo Motorola dwójek ma jeszcze, 16 megapikseli z przodu. Co Noki? Słucham? O Noki mówisz, ale ja się tak, nie dziwię. On... O Noki. Powiedziałeś Motorola, ale ja się nie dziwię. O rany, Nokia X100, tak, Nokia X100, tak, Nokia X100. Słuchajcie, to ja wejdę już, jak już Jackowi przerwałem tak bezczelnie, to jeszcze wam powiem tak. I ten telefon ma bardzo dużą zaletę. Nie pojawi się na naszym rynku, bo tylko w USA. Tak. U nas się nazywa Nokia X10, a teraz jak sobie wszedłem w tekst, żeby sprawdzić jeszcze raz specyfikację, słuchajcie, zauważyłem jedną super rzecz. Jacek mówi o szkle i odruchowo spojrzałem na szkło. Jak wejdziecie w Newsa i sobie otworzycie duży render tego telefonu, który tam jest, to zobaczycie, jak fajnie grafikowi się najechało tapetą na aparat do selfie. Tak. Bardzo chciał zmniejszyć tą dziurkę na przedni aparat i trochę mu się chyba ręka omsknęła. No cóż. To chińscy graficy są Noki. Tak, no wychodzi przeliczając dolarów, bo tak jak powiedziałem, on będzie tylko w USA, w T-Mobile'u, w metrze. 252 dolki, czyli około tysiaka. No i to tyle. A, no i Amerykanie do tego dostaną 15 giga w Google Drive za darmo. No, to taki bonus. I zostaje nam ostatnia nowość z tego tygodnia, którą za mną tam możecie zobaczyć, a której nie liźniemy nawet przez szybkę. Znaczy chyba, że przez szybkę monitora nie, liźniemy, to wtedy możemy. I to jest, słuchajcie, smartfon japoński, który wypuściła firma, która na co dzień produkuje tostery. Tak, i to takie pieruńsko drogie tostery, designerskie, nie jakieś tam takie, wiecie, za stówkę. Przy czym te tostery oni produkują, natomiast za smartfona by się prawdopodobnie nie brali, gdyby nie współpraca z Kyocerą. A Kyocera już smartfony potrafi robić, także nie jest to produkowane, projektowane przez tych samych projektantów, którzy projektują tostery, tylko jednak Kyocera miała w tym swój udział, mam nadzieję. Tak, no natomiast nie, dlaczego... Taki żarcik suchy, nie dali Snapdragona 888, więc na toster się nie nadaje. Tak, teraz tak. Się śmiejemy i jedziemy dalej. Dlaczego my w ogóle o tym smartfoniku mówimy? Mówimy, słuchajcie, mimo tego, że możemy go sobie właśnie polizać wyłącznie przez szybkę monitora, dlatego, że to maleństwo ma wyświetlacz 5-calowy, 4,9 cala dokładnie. Ale Full HD. Ale Full HD z kolei, więc, tak, pracujący w wysokiej rozdzielczości, co jest przedziwne zupełnie. Mamy taką propozycję, jaką by się zabijano prawdopodobnie, no może nie przy tym designie, to nie, jest design Jacek, wybitnie na Japonię. Przy tej cenie by się nie zabijano. No tak, przy tej cenie, tak, to prawda. Ale słuchaj, smartfonik ma wszystko, ma bezprzewodowe ładowanie, ma szybkie ładowanie. Bateryjka co prawda tylko 2500, trochę mało. No, no jest mały, no to słuchajcie, podam wymiary może, żebyście wiedzieli, o czym mówimy. 123x69x13,7 mm, czyli on się wyda trochę grubawy, ale jak spojrzycie na zdjęcie, to się okaże, że on jest taki fajny do ręki, taka bułeczka dobrze. Tak, dokładnie. Oni tam piszą, projektanci, że tak się starali zaprojektować, żeby jednej prostej linii tam nie było. No i nie ma. Poza oczywiście wyświetlaczem. Tak? Właśnie, no właśnie chciałem to powiedzieć, że jednak nie pykło, bo i wokół głośnika też jest prosta linia. Okay. No ale dobra, czepiamy się detali. Natomiast w środku ma, słuchajcie, Snapdragona 765, czyli wcale biedy nie ma. I pamięć 628, znów nie biednie. Tak przyzwoicie średniakowo. 48-megowy aparat tylny, co prawda jeden, ale jak patrzymy na rozmiar telefonu, to może po prostu więcej tam by nie upchnęli. A wystarczy. Dziwne jest z przodu, bo faktycznie zwrócił w komentarzu mi to jeden z czytelników, serdecznie pozdrawiam, że to jest nonsens, bo mamy wyświetlacz z jednak dość szeroką, jak na obecne standardy, górną ramką, aparat i tak jest niżej w otworku. Tak. Przyznam, że mi to powiedzmy, że umknął, bo bym to w tekście zjechał, już później mi się nie chciało przepisywać, ale faktycznie, że to jest bez sensu, bo jak tak przyjrzałem się bliżej, to... No na przykład Meizu, taka firma, nie wiem, kojarzycie, może nie, w każdym razie pokazuje, że można zmieścić aparat na naprawdę wąskim pasku nad wyświetlaczem i nie musi on być wcale na wyświetlaczu. A tu, gdyby to zrobiło Meizu,
to pewnie Wiesz co, by się zmieściło. Tak samo Nubia ja robi. myślę, że oni mieli problemy konstrukcyjne z tym, Tak. że ta obudowa Mało. się zwęża ku górze z tyłu, tak? I Tak. nie byli w stanie zmieścić po prostu moduł No. aparatu. No, rzeczywiście, Wiesz. masz 100% rację. Jak popatrzymy na profil telefonu, No. przy końcu jest bardzo cienki, bo on ma o taki kształt, jak pokażę. Słuchaj, wyobraź sobie coś takiego. Przychodzi bardzo bogaty producent tosterów do producentów telefonu i mówi mu, jak ten telefon ma wyglądać i jakie ma mieć parametry. No i kurczę, i tutaj się pewnych rzeczy przeprowadzić nie da, szczególnie, że to jest Japonia i tutaj rozmowy nie są tak jak europejskie. Ty stary, a tu nie pierdyknij aparat na tej ramce, to się tak nie da, nie? Albo nie mówi się, że czegoś nie można zrobić, bo to jest niemożliwe Nie, bo technicznie. wtedy to W Japonii się tak nie mówi też. W trzeba związku wtedy z tym. wziąć tom i sobie tam coś wydubać, nie? Dokładnie. Ale ja bym sobie wydubał za tą cenę, No te. bo jak powiem wam w jenach, to tam wam niewiele powie, bo wam się pewnie będzie chciał przyjrzeć, ale powiem wam, że to jest prawie ponad $900 albo na nasze ponad 3,750. Także nie sądzę, żeby nawet nawet tak fajny smartfonik za taką kwotę ktoś Nie, był gotów nas kupić. nie, ale wiesz, ja widzę komentarze, co ludzie piszą, no gdyby to było tańsze, to by się ludzie zabijali, mają 100% rację. Mają 100% racji. Jeszcze jeden, Słuchaj. przepraszam, jeszcze jeden detal ma ten telefon, który z jednej strony jest bardzo dobry, z drugiej jest beznadziejny. Popatrz na czytnik linii papilarnych. Tak, tak. On jest umieszczony tak, że osoba praworęczna, jak chwyci ten telefon, to ma go idealnie pod palcem, bo czasem w normalnym smartfonie musimy tą rękę trochę skrzywić, bo jest na środku. A tu jest w tamtym narożniku idealnie pod palec. No i zarąbiście, ale dla praworęcznego. Osoba leworęczna tak. wsadzi palec w aparat. Znów tak. Ktoś tu czegoś nie przemyślał jednak. Albo nie było miejsca gdzieś indziej. Też. Jest jedna rzecz, która już nie dotyczy konkretnie tego smartfona, ale dotyczy planów producentów, którzy są na polskim rynku. Wyskoczyła mi informacja w tym tygodniu, słuchaj, myślę, że też się z nią zetknąłeś, że jeden z naszych, znaczy z naszych producentów, z producentów obecnych na polskim rynku planuje smartfony z mniejszymi wyświetlaczami. Nie wiem, czy trafiłeś, czy nie. Tak. Trafię. Także a nuż się będzie można to spodziewać. Będą takie, jeżeli nie przestrzelą sceną. Była mowa o dwóch modelach nawet chyba. Tak, z niewielkimi wyświetlaczami. To jeden mocny, drugi mocniejszy. Jeden to no ma w nazwie podobno mini. Także ja jestem ciekaw, czy pozamiatają na rynku. Na razie, słuchajcie, nie będziemy wam mówili o szczegółach, bo to są tylko plotki, to tak? To są plotki, a jak chcecie się dowiedzieć, który to producent, to was zmusimy, żebyście kliknęli w linki, zrobili nam ruch. O, bo my wam teraz nie powiemy, musicie sobie sami znaleźć, który producent chce zrobić dwa małe. Tak, w tej chwili nasi widzowie oglądają, skurczybyki stare. Ucięło cię. W ucho nie będziemy sprawdzać i koniec. No ucięło cię, więc musisz powtórzyć. Mamy się ugryźć w ucho, tak? Tak, mamy się ugryźć w ucho, bo przecież jeżeli mówimy, że jeżeli szantażujemy naszych widzów, że mają kliknąć w linki, to oni właśnie nie powinni klikać w linki. Słuchaj, ale my tu siedzimy dla nich, nie dla siebie, więc raz kiedyś mogliby coś zrobić, jakąś łapę w górę. Moglibyście kliknąć w linka jakiegoś suba, jakiegoś lajka. Czy... Nie, no. Nie, dziękuję. Słuchajcie, żartujemy sobie nie, naprawdę. No, robimy trochę jaja z żebro lajków, ale no słuchajcie, jakby wam to powiedzieć, no z czegoś żyć musimy, nie? Więc kliknijcie, please. Nie bądźcie tacy. U mnie to już wszystko, słuchaj, masz coś jeszcze? Nie, zostawmy, bo już wszyscy śpią. Już wszyscy Dobra. Śpią, także cóż, dzięki, że byliście. Za tydzień chyba planowo już jesteśmy normalnie, raczej przerw nie będzie, bo długich weekendów już też nie będzie. Smutno. Brońcie się przed chandrą jesienną, brońcie się jak możecie, przytulajcie się dużo do najbliższych. O kurczę, wszystkie inne rzeczy, które im przychodzą do głowy, nie powinienem tam, nie całujcie się z kim popadnie, nie? Nie, nie, ja mówię dlatego, że do najbliższych. Od najbliższego się zarazić nie grzech, ale od obcego to lepiej nie. Zależy. Dużo się uśmiechajcie. Nie wiem, lampy jakieś sobie zafundujcie, potańczcie, poruszajcie się, pobiegajcie. Jakiś fajny smartfon. Jakieś muzyki dobrej posłuchajcie. Poczytajcie dobrą książkę. Tak jest. No i oglądajcie nasze filmy. O,
To jest dobre na jesienną chandrę, polecam. Nie wiem, czy na COVID-a pomaga, ale na smuteczki myślę, że może trochę tak. Pozdrawiamy Was serdecznie, żegnamy się do przyszłego tygodnia. Cześć. Cześć, cześć.